Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym rozpakowaniu. Tym razem rozpakowanie słuchawek, na które czekałem dość długo. Są to słuchawki Geniusa serii GX Gaming Zabiusy, czyli najnowsze słuchawki dla graczy tego producenta. Bardzo fajnie się zapowiadające. No tak jak mówiłem, czas oczekiwania na te słuchawki był dość długi, natomiast czas na testy już nastał i zobaczymy, co te słuchawki właściwie potrafią. Wydaje mi się, że całkiem dużo. Jeśli chodzi o cenę tych słuchawek, no to trzeba za nie zapłacić jakieś 170-180 zł. Jak na słuchawki dla graczy o bardzo dobrych parametrach, jest to cena taka średnia, niewygórowana bym powiedział. No cóż, zapraszam was teraz na to rozpakowanie. Ja, moi drodzy, co do Zabiusów, myślę, że w tej chwili to są najlepsze słuchawki w ofercie firmy Genius. Oczywiście też seria GX Gaming obowiązuje. Jak widzicie, słuchawki są bardzo fajne. Możemy też sobie spojrzeć na nie przez okno, ale to za chwilkę. Rzućmy sobie jeszcze okiem szybciutko na kartonik. Kompatybilność PC, PlayStation 3, Xbox 360 oraz Mac. Zestaw jest uniwersalny i po bokach mamy cechy. Czerwone podświetlenie pulsujące wraz z basem, 40 mm neodymowe przetworniki oraz podświetlenie mikrofonu, które informuje nas, czy jest on włączony czy wyłączony. Z tyłu mamy jeszcze troszeczkę informacji. Wygodne nauszniki, metalowe wykończenia, odłączany mikrofon. Bardzo fajna funkcja. Ponownie basy i podświetlenie. Wejście do czatowania na Xboxie oraz regulacja kontroli na takim pilocie na kablu. Mamy też, moi drodzy, parametry. Czułość słuchawek aż 117 dB, zakres częstotliwości 20 Hz do 20 kHz, średnica 40 mm, impedancja 32 ohmy. Długość kabli 3 m, jeśli chodzi o słuchawki, kabel cinch 2-metrowy oraz jeszcze mamy dodatkowy metrowy kabelek. Także widzicie parametry mikrofonu. Dobrze, to było na tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe cechy. Zobaczcie, to jeszcze fajny obrazek. I mamy jeszcze tutaj te cechy, ale z tego co widzę, jest to powtórzenie tego, co już sobie przyswoiliśmy. Plus mamy zdjęcie wszystkich kabli końcówek. No ale dobrze, jesteście zapewne ciekawi, tak jak ja, jak te słuchawki wyglądają w całości. Tak więc sobie je teraz wypakujemy. No, wyglądają naprawdę super. Mamy jeszcze instrukcję. Universal Gaming Headset. No i takie scenariusze podłączenia do PC, do PlayStation 3. Nawet dwie opcje tutaj mamy, przez HDMI, bez HDMI, tutaj Xbox 360, także dwie opcje. Ok, moi drodzy, założyłem je sobie już na chwilkę, powiem wam, że są dość lekkie, z wygodą jest też nieźle. Więcej powiem wam po testach, natomiast zobaczcie teraz tak, mamy tutaj mikrofon elastyczny na takim mini jacku. To jest ten kabelek do czatowania z Xboxa, mikrofon oraz przedłużenie cincha do podłączenia do telewizora. Czyli tak, mikrofon mamy na jacku takim 2,5 mm, tutaj ten wtyk już mamy 3,5 mm, zakończenie kabla dość solidnego, jest to wtyk USB oraz mini jack 3,5 mm, pozłacane. Natomiast sam kabel na Zabiusach jest długi, mamy fajnego pilota z logo GX Gaming, z antypoślizgowymi takimi stópkami, żeby nam się nie przesuwał, jeśli sobie gdzieś leży. No i tak, osobna regulacja czatu Xboxa, pokrętełko, tryb PS3, PC lub Xbox, włącznik, wyłącznik mikrofonu i z tej strony takie pokrętełko osobne do regulacji głośności w samych słuchawkach. Jako że są to słuchawki konsolowe, tutaj mamy także własną kartę USB tych słuchawek dźwiękową. Zobaczymy, jak ta karta się będzie sprawowała. Widzicie też, same słuchawki są naprawdę sporych rozmiarów. Mają fajny taki gruby pałąk, ten sztywny górny. Natomiast pałąk wewnętrzny jest regulowany, fajnie obszyty. Mamy tutaj też logo Skorpiona, czyli znak rozpoznawczy serii GX Gaming. Fajną, miękką, czerwoną wyściółkę oraz nauszniki także ze Skorpionem. Zobaczcie, tak się one ruszają, troszeczkę też na boki, bardzo fajnie. Natomiast ten pałąk reguluje się troszeczkę tak jak w słuchawkach Siberia. Natomiast regulacja nie jest duża, zobaczcie, to idzie tylko troszeczkę do góry.
bokami nam się tutaj nic nie wysuwa, tylko ta regulacja jest tylko taka. Jeśli chodzi o wyściółki tych nauszników, to są takie średnio miękkie jak na moje oko, natomiast są dość grube, więc nie powinny gracza cisnąć. Mamy też wejście na mikrofon oczywiście i faktycznie metalowe, fajne, chłodne wykończenia. Ładnie to wygląda. Tutaj mamy te diody, to będzie nam świeciło. Logo GX Gaming. No i niestety troszeczkę buszącego plastiku. Cały praktycznie pałąk zewnętrzny oraz te obudowy nauszników. Natomiast jeśli chodzi o cały taki efekt wizualny, to słuchawki wyglądają po prostu świetnie. Dużo, dużo lepiej niż na obrazku. Myślę, że jak to podświetlenie jeszcze będzie włączone, to w ogóle będzie rewelacja. No cóż, biorę się za testy tych słuchawek. Za jakiś czas zapraszam Was bardzo serdecznie na pełną recenzję. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!